ze starców. Czekamy w Małej Ziemiańskiej. Dzień dobry. Co się tu dzieje? To 18-letnia Zuzanna Ginczanka, a to 20 lat starszy od niej Julian Tuwim. Jesteśmy w Warszawie, w kawiarni Ziemiańska. Ulubionym miejscu spotkań artystów w dwudziestoleciu międzywojennym. Jak to się stało, że ta dwójka poetów stała się sobie bliska? Zuzanna Ginczanka, a właściwie Zuzanna Polina Ginzburg, urodziła się w 1917 roku w Kijowie, w rodzinie żydowskiej. Jednak wychowywała się w kresowym miasteczku Równe, pod czujnym okiem swojej babci. W domu Zuzanny mówiło się po rosyjsku, ale Sanka chodziła do polskiej szkoły i od początku pisała swoje wiersze właśnie w tym języku. W szkole potrafiła klasówkę z polskiego napisać wierszem na 2,5 strony. Zuzanna była zafascynowana poezją i twórczością Tuwima. Jeszcze przed maturą odważyła się posłać mu swoje wiersze do oceny. Tuwim wtedy u szczytu sławy docenił jej talent i zachęcił do dalszego pisania. Na pewno rozumiał, jak wielką odwagą wykazała się Zuzanna. W młodości był sam w takiej sytuacji. Zafascynowany poezją Leopolda Staffa wysłał do swojego mistrza list z próbkami twórczości i z pytaniem, czy warto dalej pisać. Staff zachęcił go do dalszej pracy i Tuwim rzucił się w wir twórczości, nie tylko lirycznej. Jeszcze przed maturą pod pseudonimem Roch Pekiński pisał bardzo popularne teksty kabaretowe. To wtedy zaczął zarabiać pisaniem. Całe szczęście, że nie posłuchał drugiego ze swoich idoli, Bolesława Leśmiana, którego również prosił o ocenę twórczości. Ten stwierdził, że to, co Tuwim pisze, nie zasługuje na nazwanie poezją. Po latach przyznał jednak, że nie czytał przesłanych mu wierszy i bardzo przepraszał. Tuwim zaczyna zarabiać pisaniem, jednak rodzice obawiają się, że nie jest to zajęcie, które może zapewnić utrzymanie. Jako posłuszny syn rozpoczyna więc studia prawnicze w Warszawie. Nauka szybko go nudzi, więc zmienia kierunek na polonistykę, którą również rzuca. Od tej pory zajmuje się już tylko pisaniem. A dalej, a dalej, a dalej. W ciemne zieleńce, do alej. Na ławce psie krwie, na trawce. Naróbcie Polsce bachorów. Wijcie się psie krwie, wijcie. W szynkach narożnych pijcie. Tłumie, bądź dziki. Tłumie, ty masz rację. To fragment wiersza Wiosna. Nie wyobrażacie sobie, jaki skandal wywołał. Pisano o zdegenerowaniu autora, gorszeniu młodzieży i szerzeniu pornografii. Wiosna ukazała się w 1918 roku w studenckim czasopiśmie Pro Arte et Studio. W redakcji Tuwim poznał przyjaciół, którzy podobnie jak on, żyli poezją. Padli na pomysł, by założyć kawiarnię literacką, gdzie poeci będą czytali swoje wiersze publiczności. Tak powstała kawiarnia pod Pikadorem. Regulamin i cennik dla gości. Wejście dla dorosłych – marek 5. Dla dzieci do lat 4 – marek 35. Zabrania się wstępu do kawiarni osobom w stanie nazbyt trzeźwym. Odgadywanie rymów podczas czytania wierszy surowo wzbronione. Kawiarnia nie przetrwała długo, za to przyjaźń poetów jak najbardziej. Julian Tuwim, Antoni Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz, Kazimierz Wierzyński oraz Jan Lechoń zakładają grupę poetycką Skamander. Ogłaszają program, którym jest brak programu. Publikują kolejne tomiki wierszy. Wydają czasopismo Skamander, a od 1924 roku również niezwykle popularny w dwudziestoleciu międzywojennym tygodnik Wiadomości Literackie. To właśnie Wiadomości Literackie organizują wiosną 1934 roku turniej młodych poetów. 17-letnia Ginczanka zgłasza swój wiersz Gramatyka i otrzymuje wyróżnienie. Jednym z jurorów konkursu jest Julian Tuwim. A wrosnąć w słowa tak radośnie,
A pokochać słowa tak łatwo. Trzeba tylko wziąć je do ręki i obejrzeć jak Burgund pod światło. Ten sukces i być może również zachęta Tuwima sprawiają, że Zuzanna przyjeżdża do Warszawy zaraz po maturze w 1935 roku. Skamandryci od razu przyjmują ją do swojego grona. Spotykają się w ulubionej kawiarni Ziemiańskiej. Już w rok po przyjeździe do Warszawy Ginczanka wydaje swój pierwszy i jedyny tom wierszy. Jego tytuł, O centaurach, wskazuje na związek ze skamandrytami i wiadomościami literackimi. Oto głoszę namiętność i mądrość, ciasno w pasie zrośnięte jak centaur. Tuwima i Ginczankę łączy jeszcze jedno – poczucie humoru. W antysemickiej atmosferze drugiej połowy lat 30. była to cecha twórczości i charakteru bardzo potrzebna. Kiedy w brukowej gazecie pojawił się artykuł wypominający Ginczance żydowskie pochodzenie, poetka starała się na atak odpowiedzieć śmiechem. Chodziła z gazetą na spotkania, by razem ze znajomymi żartować z absurdalnych zarzutów. Podobno na balu kostiumowym, gdzie stroje miały nawiązywać do tytułów książek, Ginczanka planowała wystąpić z walizką i w kostiumie podróżnym. Jej przebranie miało nawiązać do reportażu Arkadego Fidlera Jutro na Madagaskar. Była to aluzja do pomysłu wysiedlenia Żydów z Polski na Madagaskar. A przecież i Tuwim, i Ginczanka, jak większość z nas, mieli inne problemy niż pochodzenie. Dla Ginczanki był to fakt, że nie traktowano jej poważnie. Więcej mówiono o jej młodości i urodzie, o oczach w różnych kolorach, o eleganckich sukienkach i zawsze pięknie upiętych włosach, niż o niezwykle dojrzałych wierszach. Tuwim urodził się z dużym znamieniem na lewym policzku. Z tego powodu już jako dziecko unikał wychodzenia z domu. Zauważcie, że większość zdjęć pokazuje jego prawy profil. Być może to stało się przyczyną lęku przestrzeni, który rozwinął się u niego w dorosłym życiu. Uwięziony w mieszkaniu, nie był w stanie sam dojść do taksówki. Poeta cierpiał też na depresję, co nie przeszkodziło mu w tworzeniu ogromnej ilości tekstów satyrycznych. Coraz liczniejsze ataki z powodu żydowskiego pochodzenia oraz rozczarowanie sytuacją polityczną sprawiły w końcu, że Tuwim grzecznie, ale stanowczo uprasza liczne zastępy bliźnich, aby go w dupę pocałowali. Ginczanka już całkiem poważnie pisze. Pędzą myśliwi w zamierzchłe dzieje, gdzie ślad porasta i trop czernieje. W gąszczach przeszłości z uporem mrówki babki szukają, babki Żydówki. Jednak w 1939 roku te kwestie schodzą na drugi plan. Wybucha II wojna światowa. Tuwim ucieka z Polski przez Rumunię, Włochy, Francję, Portugalię i Brazylię, dociera do Stanów Zjednoczonych. Ginczankę wybuch wojny zastał w Równem. Przenosi się do Lwowa, z którego musi uciekać. Gospodyni domu, w którym się ukrywa, donosi na nią Niemcom. Z fałszywymi dokumentami stara się przetrwać w Krakowie, jednak nie udaje jej się uniknąć aresztowania. Jest więziona, torturowana i prawdopodobnie zamordowana w 1944 roku. Nie znamy nawet dokładnej daty jej śmierci. Pozostał po Ginczance wiersz Testament, Non omnis moriar. Nie zostawiłam tutaj żadnego dziedzica. Niech więc rzeczy żydowskie twoja dłoń wyszpera. Chominowo, lwowianko, dzielna żono Szpicla, donosicielko Chyża, matko Volksdeutschera. Chmury prutych poduszek i obłoki pierzyn do rąk im przylgną. W skrzydła zmienią ręce obie. To krew moja pakuły z puchem zlepi świeżym i uskrzydlonych nagle w aniołów przerobi. Tuwim wojnę przeżył. W liście do znajomego pisał. Innych, którzy zginęli, codziennie wspominam. Codziennie wzdycham po nich.
Przede wszystkim po biednej mojej przyjaciółeczce, Ginczance. Poeta wrócił do Polski w 1946 roku, chociaż większość jego przyjaciół wybrała emigrację. Chciał w nowym ustroju odbudować scenę literacką. Wierzył, że to możliwe, na dodatek nie wyobrażał sobie życia i twórczości poza Polską. Umarł nagle w 1953 roku podczas urlopu w Zakopanem. Julian Tuwim i Zuzanna Ginczanka. On uznany i sławny, ona wspaniale zapowiadająca się młoda poetka. Dzieliła ich różnica wieku, pozycja w artystycznym świecie, nawet płeć. A jednak wiele elementów ich twórczości jest podobnych. Optymizm zastąpiony rozczarowaniem, humor w odpowiedzi na prześladowanie i trauma II wojny światowej. Jak duży wpływ miały okoliczności historyczne na twórczość tej dwójki? Jak myślicie, czy to właśnie historia ukształtowała ich poetyckie przesłanie?